Raptory chcą tam wchodzić i to jest ten plan na grę, który już powiedzieliśmy, wynika z draftu, to też zresztą powiedzieli nasi eksperci. Ago Rogue będzie chciało dusić z tymi postaciami. No ale no mi idzie, zobaczcie tylko na to, Mrozku, on w poważnych tarapatach. O, jeszcze trafił od Lulu Leon! To było znakomite, dzięki temu znajduje Knight pod paleniem rywala. I wszystko od Rabla zauważył od razu swoich rywali, więc tutaj Team SK Gaming i ich plan pali na panewce. Jest Marlon, on oznaczony. Ale zagrany. Tak, uśpiony. Do tego jeszcze poleciał od niego Rocket Grab do Marlona, zaskakuje jednak. Daj, to będzie Stu, to będzie Lilia, to będzie frag dla Ago Rogue. To prawdopodobnie nie jeden. Pogonią od razu za Xeonerem. Ten próbuje się odkryć tak samo Mrozku ze swoim Shuriken Flipem. Nagle upada nam Leon. Do tego jednak Golden Meek od Knighta i nie ma już Xeonera. Ago Rogue w tym momencie zwycięża, ale Harpun podskakuje do swoich rywali. Jest na posterunku, musi ratować się flaszem. Całkiem nieźle kajtuje, ale oj. Robi to jeszcze lepiej. Ale Harpun, Franek z double killem ratuje tę sytuację dla Eski. I kto jak nią w tym sezonie tak wielokrotnie Harpun robił fantastyczne rzeczy. Będą się tym razem jednak na Smoka i zawodnicy Ago Rogue tutaj przejmują inicjatywę. Mimo tego, że Laker ma gorsze przedmioty, że Harpun jest lepszy, to czy podejmie Eska walkę? Zobaczmy Harpun. On ma swoje wyrzutnie rakiet, ma smite, Rabble, jednak to on zgarnia tego Smoka. Mrozku stąd musi się ratować. Ago Rogue jest wystarczająco daleko, by nie podjąć tej walki, ale Marlon, to on ją inicjuje, to on zaczyna i to była Eska, pada Ago na Smoka, ale Eska tutaj nie pada, to Eska eliminuje! To dwa fragi dla Team SK Gaming i Smoka możecie sobie zabrać, ale to my weźmiemy jeszcze większą przewagę. Wśród tych zawodników czuć taki klimat tej szatni piłkarskiej. Oni, kiedy są w gazie, kiedy są na fali, grają zdecydowanie lepiej i grają być może najlepiej sobie ultralizę tutaj. Mają szansę, by to udowodnić. Zobaczmy, co dzieje się na topie. Tam Harpun trafiony. Uśpienie. Razem z jego kompanem z drużyny uśpieniem od Lili. Tak, jest i Marlon momentalnie wyłapany, ale złapany także rywal na ten ultimate Harpuna. To już dwa fragi dla niego. Dla Harpuna. Wchodzi z nimi bak na plecy. Tam Harpuna już wymazał. Zimivak z tą eliminacją następną dla Lakera i proszę bardzo, Team Ago Rogue jednak tutaj się rozbestwili. Tam Mrozku przetrwał jedynie tę walkę. I jak poprzednim razem trochę Shero robi różnicę teleportacją, tam tym razem zobaczcie ten głęboki... Musi być naprawdę tutaj bohaterem. Ago Rogue, oni chyba będą chcieli tutaj pociągnąć za spusę. Przede wszystkim próbują tutaj kogoś wyłapać, próbują forsować walkę. Smite już teraz w gotowości. Mrozku póki co nie teleportuje, nie ma tej decyzji. Kolejnych nie trafione przez Marlona. Gonią za rywalami Team SK Gaming, ale póki co z jedną eliminacją wchodzi w to wszystko Shero z odpalonym ultimatem, zdoła wyłapać mi wakę, jednak robi to dopiero Mrozku, ale już z Baronem na Shorem, Ago Rogue. I zobaczcie na to, jak kajtują pozostałych rywali Team SK Gaming. Jest zostawiona tutaj bez szans. Jedynie Mrozku zgarnie jeszcze tego fraga na Lulu, dopóki co uratuje się jeszcze swoim efektem stazy. Harpun wchodzi bardzo późno, uratuje go Marlon i świetnie wspomaga swojego strzelca. Dzięki temu Harpun jeszcze nie upada i ma szansę opóźnić zawodników Ago Rogue. Ma szansę zdobyć jeszcze jedną eliminację, pozbawić następnego rywala Barona. SK Gaming nie pozostawia tego. Ja nie jestem do końca pewien. Z jednej strony tak, nie będzie nasz oraz. Z drugiej zobaczcie, że przez to, że Harpun został tak spowolniony tym jednym teamfightem i tą śmiercią wcześniej, on stracił powiedzmy 2-3 minuty farmienia, to nie ma jeszcze Jeka. Łapanka na Miwaku, Rabble od razu odpowiada. Zagrany ultimate na dwóch rywalach. Rabble doskakuje do Xeonera, ten jeszcze ma swojego flasza, czy będzie z niego korzystał. Okazuje się, że tak, on stąd wyjdzie cało. Mrozku również spróbował tego samego i będzie miał dokładnie tyle samo szczęścia, ale Udyra już nie ma! Jeden orzech, jeden frag i drugi następnie na Mrozku. Dwóch graczy Eski nie ma na mapie. A co to kurczę? Chybnością byłby martwy od razu. Nie wiem, czy Renekton, nie wiem, czy Jace byliby w stanie. Odbił sobie! Poluje, ale Marlon nikogo nie trafia, ten nie znajduje celu. Marlon już robi tytułowy punkt zdrowia, zanim Rabble znakomicie wskakuje. Rabble na backline, ale tam Harpun jeszcze trzyma się przy życiu. Do tego odpowiada swoim ultimatem super mega def rakiet, nikogo z mapy nie ściągnie, a ściągają wszystkich absolutnie zawodnicy Ago Rogue. Team SK Gaming zdziesiątkowane, Team SK Gaming trzęsie się w posadach. I absolutnie bestialski teamfight od Simiwaka, on wchodzi na plecy, łapie double killa, robi z tego trójkę i mam wrażenie, że Ago Rogue to i teraz wygrywa mapę numer 1. Przeczytali po prostu w przeciwnika. I Marlon nie miał co zrobić. Ten Blitzcrank nikogo nie wyłapał. Musiał fleszować za ścianę, musiał fleszować na Raptory. I w takich właśnie nastrojach Team SK Gaming będzie musiała oddać mapę numer 1 na Ago Rogue. Pomimo tych turbulencji w early game okazało się po prostu zbyt dobre. Tak jest i nawet Harpun tak rozpędzony z tyloma eliminacjami nie był w stanie utrzymać Team SK Gaming w tej grze. Wielki finał, rozpoczynamy od zwycięstwa.